Witam wszystkich. Jesteśmy w szkole podstawowej numer 2 imienia Ignacego Krasickiego w Malborku. Jesteśmy tutaj z misją, aby przeprowadzić sondę na temat wiedzy bądź niewiedzy na temat Prima Aprilis. Którego dnia kwietnia obchodzimy Prima Aprilis? 1 kwietnia. 1 kwietnia. 1. 1 kwietnia? Lepiej na biało. Pewny jesteś? Coś chyba kwietnia, ale zapomniałam. Czy wiecie, co to jest Prima Aprilis? Żarty się robi. Jakie żarty? Śmieszne. A robiłyście takie żarty swoim znajomym? Tak. Prima Aprilis, 1 kwietnia robi się żarty i psikusy. To jest takie święto, w którym się robi bekę z ludzi. Bekę, żarty się, kawały stroi. To oznacza, że ktoś robi sobie kawały i się nikt nie obraża. A wiesz, co to jest Prima Aprilis? Nie. A wiesz, z czym kojarzyć się może data 1 kwietnia? Nie. Właśnie z Prima Aprilis. Aha. A wiesz, co to jest robienie komuś psikusów? Nie. Czy wiecie, co to jest Prima Aprilis? Tak. 1 kwietnia. Wiesz, co to jest Prima Aprilis? Tak. Powiedz, co jest? Robienie żartów. Jak na przykład ktoś komuś do kawy wsypuje mąki. To jest taki dzień, w którym robi się różnym ludziom psikusy. A planujecie w tym roku robić jakieś żarty? Tak. Oczywiście. Raczej tak. Ja jeszcze nie mam żadnych planów. Jak to się mówi, będziemy robić jajca i będziemy korzystać z tego święta. Jeszcze na razie nie. Nie wiem, mówiliśmy, że ma pająka na głowie. Mojej babci na przykład zamiast cukru wsypałem soli do herbaty. Pierdząca poduszka pod krzesłem. Nie wiem, na przykład powiedzieć, że masz plamę na bluzce. Wzięłam sztucznego pająka i pod poduszkę. Mój brat mi kiedyś zrobił ten. I kiedyś pająka wrzucił na głowę. Jak się obudziłem, to miałam całą twarz pomalowaną kredkami. I jak reagowali znajomi? Bali się. I śmiali. A tobie ktoś robił takie psikusy? Nie. A na zakończenie naszej sondy uczniowie szkoły podstawowej numer 2 w Malborku imienia Ignacego Krasickiego prześlą specjalne pozdrowienia. Pozdrawiamy TV Malbork i Radio Malbork!